Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przed nami kolejne spotkanie z Pismem Świętym i nasze studium na temat zniszczenia Jerozolimy. Bardzo serdecznie zapraszam. Witam ponownie. Pozwólcie, że się Wam przedstawimy. Ja mam na imię Marek, a jest z nami jeszcze Błażej, jest Karolina i jest Władysław. A tym, który będzie prowadził to studium, chcielibyśmy, aby był sam Pan Bóg. I proszę, będziemy prosić o Jego obecność. Chciałbym poprosić Błażeja o modlitwę. Nasz dobry Panie i Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za Księgę Jeremiasza. Daj nam teraz Ducha Świętego, abyśmy mogli ją studiować, zrozumieć i abyśmy mogli wyciągnąć naukę z tej historii, która się wydarzyła tyle lat temu. Daj nam, Panie, odnaleźć mądrość od Ciebie i uczyć się na błędach tych ludzi, którzy żyli wtedy, którzy byli prowadzeni przez Ciebie. Prowadź nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Wyobraźmy sobie jeszcze te dobre czasy. No może dla Jeremiasza to nie były one aż takie dobre, bo jego misja była bardzo trudna, ale Jerozolima jako miasto wciąż jest wspaniała. Kiedy stajemy na Górze Oliwnej i patrzymy na miasto, to na pierwszym planie pojawia się wspaniała świątynia. Majestatyczna, zbudowana przez Salomona i pomimo tych kolejnych wieków i trudności, ona wciąż jest najpiękniejszą budowlą prawdopodobnie nawet na całym świecie ówczesnym. I tak doskonałe miejsce. A dzisiaj rozmawiamy o zburzeniu Jerozolimy i również zburzeniu świątyni. Jak to możliwe, że Pan Bóg dopuścił do tego, żeby tak piękne miejsce, w którym On sam zamieszkiwał, zostało zniszczone? Pan Bóg posyła kolejnych proroków, którzy ostrzegają ludzi, którzy mówią, nadchodzi zniszczenie. Wiemy oczywiście o Jeremiaszu, bo studiujemy o nim już cały kwartał, ale nie był on jedynym. Zanim doszło do tego wydarzenia, o którym będziemy mówili dzisiaj, do zniszczenia Jerozolimy, pojawiali się kolejni prorocy. Kto jeszcze oprócz Jeremiasza ostrzegał, że nadchodzi kataklizm? Zdaje się, że sam jako pierwszy Mojżesz, kiedy otrzymywał od Boga zapowiedzi, nagród za posłuszeństwo czy błogosławieństw za posłuszeństwo i również tych kar czy konsekwencji czy przekleństwa, które miało spotkać Izraelitów za odstępstwo od Boga, zapowiadał, że jednym z kolejnych etapów, kiedy Izrael nie będzie podążał za prawem Bożym, będzie posłanie ich do niewoli. Już na samym początku istnienia narodu izraelskiego jako takiej dużej grupy ludzi. Jako dowód tego możemy zacytować słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza, 23 rozdział i 37 wiersz. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków, kamionujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Są jedne z takich chyba najbardziej smutnych wypowiedzi Chrystusa, czy w ogóle w Piśmie Świętym. Ja zawsze z ogromnym smutkiem to czytam. Czyli tych posłańców Bożych było więcej. Czy może mamy tutaj wśród naszych bohaterów, autorów ksiąg Pisma Świętego, tych, którzy też przemawiali do Izraelitów w tamtym czasie? Mamy proroka Ezechiela, który co prawda był już wśród wygnańców babilońskich, ale on też wysyłał pewne słowa ostrzeżenia, czy też napomnienia do narodu izraelskiego. Gdzie działał Ezechiel? Czy gdzieś zaraz obok Jeremiasza w Jerozolimie podzielili się dzielnicami, czy w jakimś innym miejscu? A on był w Babilonie już. Przeczytajmy kilka Ezechiel. Fragmentów z księgi Ezechiela. Weźmy 8 rozdział, a tam wiersze 12, 14 i 16. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami? Mówią bowiem, Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj.
i zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana, a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały tam Muza. I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana, a oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem było około 25 mężów. Ci tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. Była to wizja, gdzie Pan Bóg pokazał prorokowi Ezechielowi, który chociaż ten był w Babilonii, co dzieje się w Jerozolimie. Jak to możliwe, że naród, który ma świątynię, tą piękną świątynię, ma skrzynię przymierza, w której są przykazania, które znają, mają proroków, historia Mojżesza, wyjścia z Egiptu i tak dalej, to wszystko jest ich dziedzictwem na wyciągnięcie ręki. I oni wiedzą tak dobrze o tym wszystkim, a jednak są gotowi czcić bogów, narodów, które są wokół nich. Jak to możliwe, żeby człowiek, który jest tak blisko, czy naród cały, tak blisko Boga, nagle robi coś zupełnie innego? Może nie nagle. Może takie uogólnienie, zanim odpowiemy na pytanie. Człowiek wie doskonale, co jest dobre dla jego zdrowia, wie, jaka dieta jest odpowiednia, jaki styl życia jest odpowiedni, a jednak lubi i chce robić zupełnie coś innego. Lubi się odżywiać czymś innym, używki sobie aplikować, nie ruszać się cały dzień. To jest taka, ta grzeszna natura ciągnie go do tego i łatwiej, przyjemniej być może jest właśnie żyć tak, nie tak jak najlepiej. Z Izraelem też było bardzo często tak, że oni chcieli być tak jak inne narody. Kiedy chcieli mieć króla, to nie dlatego, żeby nimi rządził, czy żeby nimi kierował, ale po to, żeby być jak inne narody, żeby prowadził ich na wojny. I to jest bardzo często w takiej świadomości. Jest teraz na przykład jako Polska, jako nasz kraj, jesteśmy częścią Unii Europejskiej i w pewnym sensie powoli zbliżamy się do tego kierunku, który jest na zachodzie. Być może kiedyś pewne rzeczy były nieco prostsze, nieco łatwiejsze. Może nasz kraj trochę nieco inaczej wyglądał niż teraz. Ale kiedy teraz popatrzymy, to coraz bardziej widzimy, że upodabniamy się do krajów, które są dookoła nas. I to jest jakby taki naturalny proces, dlatego że jesteśmy bliżej nich i w nich się wpatrujemy. Czy mówisz o mentalności, o przyswajaniu pewnych nietradycyjnych dla nas zachowań, czy w rodzinie? Tak, tak, ponieważ im bardziej jest to dostępne, tym łatwiej ludzie się do tego przyzwyczajają. Z Izraelem było podobnie. Narody, które ich otaczały, a też i narody, które były wśród nich, których Izraelici na samym początku zdobywania Kanaanu nie wytępili, te narody miały na nich bardzo duży wpływ. I Izraelici przyglądali się im, zaczęli patrzeć na to i mówić, no to być może nie jest aż tak złe, oni to robią, ale no możemy sobie jakoś z tym dać radę, możemy jakoś z tym żyć. A nawet zaczęło im się to potem podobać i przestali to traktować jako coś złego, a raczej traktować jako coś normalnego. Widzimy też, że ryba zepsuła się od głowy. I pierwszym takim, który wprowadził, który dopuścił obce kulty, obcych bogów, był król Salomon, który za czasów, kiedy miał wiele żon, kiedy się zestarzał, czytamy w Biblii, że te kobiety omamiły jego serce i wprowadziły te wszystkie swoje, tych wszystkich bogów, których z tych wszystkich pogańskich, ościennych krajów. I w tym samym sposób dano przykład Izraelowi. Nie każdy miał wtedy zwój tory pewnie u siebie w domu, więc patrzyli, widzieli, co się działo i powtarzali. Możemy powiedzieć, że to jest niewytłumaczalne. Jak to można tak czynić? Czy jak to mogło się No właśnie. Stać? Tyle proroków. Ja bym był raczej za tym, jak to możliwe. No, jest pytanie, jak to było możliwe? I to jest niewytłumaczalne, tak jak zło jest niewytłumaczalne. Jakbyśmy go wytłumaczyli, to go uzasadniamy. Oni też próbowali to uzasadniać tutaj przed chwilą w tym ósmym wierszu, znaczy rozdziale, przepraszam, i dwunastym wierszu jest powiedziane, Pan nas nie widzi. Dalej. Pan opuścił ten kraj. Jakoś próbowali uzasadnić. Pan opuścił ten kraj, nie wszystko się dobrze dzieje i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, źle się dzieje, a nawet mamy takie przysłowie. Ja nie wiem, czy oni mieli to przysłowie, ale jak trwoga, to do Boga. A tutaj do jakiegoś Tammuza. Więc tak to powinno być. Jak dzieje się źle w kraju,
to wracamy do naszego Pana Boga, musimy się do Niego modlić, a oni jakichś innych próbowali rozwiązań. Z kolei no, nie znali tego Boga, tak, nie znali tego Boga prawdziwego. Zatarł się ten obraz. W Królestwie Izraelskim, tym drugim, pierwszy król wprowadził, postawił dwa cielce, powiedział: to są twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z domu egipskiego. I podejrzewam, że gdy w Judzie pokazywano: to są twoi bogowie, którzy cię wyprowadzili, też to mogło w jakiś sposób być mylące dla... Wielkiego oporu nie było, kiedy liderzy kraju coś zasugerowali, jakiś kierunek wskazali, to naród podążał. Widzimy, jak sprawca złego lubi podrabiać te dobre rzeczy po to, aby nas prowadzić na złe rzeczy. No, w Księdze Apokalipsy, w innych księgach mamy często takie momenty. Dlatego musimy być ostrożni, bardzo uważni, bo zło jest bardzo, bardzo podstępne. Bardzo często podobne do tego prawdziwego, ale jednak nie jest tym prawdziwym i prowadzi w złym kierunku. Wracamy do historii Jeremiasza. Jeremiasz cały czas przemawia, zachęca do powrotu do Boga, zachęca do pewnych działań. Nie jest to łatwa praca proroka. I pojawia się nowy król. My znamy go jako Sedekiasz. To samo imię już mówi, że no, był to pewnie hebrajski król, bo wszystkie te imiona z końcówką Iasz wskazywały na Boga Jahwe. Co znaczyło to imię? Może jakaś krótka historia wokół tego króla? Co byście powiedzieli? Imię Sedekiasz znaczy: Jahwe jest moją sprawiedliwością. O, no to teraz jak będzie sprawiedliwość, to już będzie dobrze, to już Izraelowi się na pewno powiedzie. Ale niestety nie był to najlepszy król na tamte czasy. Został wybrany, ponieważ wcześniejszy został uprowadzony. Można powiedzieć, on został ustanowiony jako taki regent przez babilońskiego króla Nebukadnezara. I ten Sedekiasz nie był do końca też zadowolony z tej swojej roli. Miał zupełnie inne plany. Jego plany prowadziły do tego, żeby sprzeciwić się królowi babilońskiemu i poprosić o pomoc króla egipskiego. Zgoda, że sprzeciwił się Jeremiaszowi, ale sprzeciwiając się Jeremiaszowi, prorokowi Bożemu, to było sprzeciwianie się samemu Bogu. Odnośnie historii imienia tego króla, mamy taką wzmiankę w II Księdze Królewskiej w rozdziale 24, wersecie 17. O Nebukadnezarze jest powiedziane, że na jego miejsce tego poprzedniego króla ustanowił król babiloński królem jego stryja, Mataniasza, zmieniając jego imię na Sedekiasz. I oczywiście, i teraz widzimy, że król babiloński ustanawiając nowego króla zmienia imię. Dlaczego? Mataniasz, z tego co kojarzę, to było imię oznaczające dar Boży, dar od Boga. Natomiast Sedekiasz, Jahwe jest sprawiedliwością, tak? Sprawiedliwość od Boga, coś ze sprawiedliwością. I być może król babiloński właśnie też miał świadomość tego, że kiedy on obległ Jerozolimę, kiedy tam wprowadził swojego władcę, że on w pewnym sensie, że to on, ten babiloński król, wymierza sprawiedliwość od Boga za te wszystkie nieposłuszeństwa. I widzimy, że tą świadomość mieli również później żołnierze babilońscy, którzy najechali Jeruzalem. Mhm. Czy Jeremiaszowi się poprawiło przy nowym królu? Teraz już przestał być prześladowany, może zasiadł w pałacu królewskim. Owszem, znalazł się w pałacu. Aczkolwiek chyba nie w takiej roli, jakiej byśmy oczekiwali. Tekst z 38 rozdziału, werset 4, mówi o tym, że Jeremiasz nadal nie miał poparcia, ponieważ wtedy rzekli książęta do króla: tego człowieka trzeba skazać na śmierć, gdyż pozbawia otuchy wojowników, którzy pozostali w tym mieście. I cały lud, mówiąc do nich takie słowa: przecież człowiekowi temu nie chodzi o ocalenie tego ludu, lecz o jego klęskę. Wtedy odpowiedział król Sedekiasz: oto jest on w waszym ręku, gdyż król nic zgoła przeciwko wam nie wskóra. Wtedy wzięli Jeremiasza i wrzucili go do cysterny syna królewskiego Malkiasza, znajdującej się na dziedzińcu wartowni, a
a spuścili Jeremiasza na powrozach. W cysternie nie było wody, lecz tylko błoto i umrzął Jeremiasz w błocie. Czy dla Jeremiasza było to zaskoczeniem, że nie przyjmują jego poselstwa i że jego sytuacja się pogorszyła, a nie polepszyła? Zaskoczony był? No, chyba nie. Dlatego, że chociaż zawsze się spodziewał, że może to wreszcie dotrze to poselstwo do narodu, ale poprzedni królowie, trzej królów, których wspominaliśmy już w poprzednim studium, no, byli takimi samymi, albo odwrotnie, Sedekiasz był taki sam jak ci poprzedni. I do tych poprzednich też było kierowane poselstwo przez Jeremiasza bez skutku. No i niestety ten ostatni król Sedekiasz niewiele różnił się, albo jeszcze gorszy był od tych poprzednich. Nie mamy możliwości zapytać Jeremiasza, co mu dodawało otuchy, ale no my możemy sobie porozmawiać. Są nieraz takie sytuacje, gdzie może trochę jak Jeremiasz. Wiemy, że coś mamy powiedzieć, wiemy, że mamy coś do zrobienia i robimy to, do czego nas Pan Bóg powołuje i wcale nie jest lepiej, tylko jest gorzej. Albo nawet może być tak beznadziejnie, jak w sytuacji Jeremiasza. I nie czytamy, żeby on tam gdzieś nagle płakał i złorzeczył i popadł w jakąś czarną rozpacz. Nie, on tam po prostu siedzi w tej cysternie, co dodawało mu otuchy, bo dla mnie jest naprawdę niezwykła jego postawa. Jeremiasz wcześniej miał już chyba swoje momenty załamania, między innymi, tak, czytamy o tym w rozdziale 20 księgi Jeremiasza, może nie będziemy teraz tego czytać, ale tam skarży się nad tym, że że musi wołać zniszczenie i tak, że jest pośmiewiskiem. Na pewno myślę, że w przypadku Jeremiasza, o czym uczyliśmy się wiele tygodni temu, powołanie jego na urząd prorocki było bardzo szczególne i Pan Bóg mu bardzo wyraźnie powiedział, że ty jesteś tym moim narzędziem wybranym, ciebie uczynię murem spiżowym. Zanim jeszcze się nawet ukształtowałeś w łonie matki, to już cię wybrałem. I to było takie bardzo silne i bardzo dobre obietnice dostawał wtedy Jeremiasz. Jeszcze początek jego panowania za króla jego prorokowania za króla Jozjasza też, wiadomo, wspaniały okres, gdzie ten prorok mógł się czuć rzeczywiście, że się spełnia i że są tego wszystkiego efekty. I myślę, że my w podobny sposób, myślę, że powinniśmy przypominać sobie o to, w jaki sposób my zostaliśmy powołani, w jaki sposób Pan Bóg, jakie obietnice i jakie wymagania Pan Bóg stawia przed nami, kiedy oczekuje od nas głoszenia Ewangelii po całym świecie, kiedy dają wszystkie obietnice odnośnie tego, że nas nie opuści, że... I nikt nie mówi, że będzie lekko. Tak, oczywiście to też jest obiecane, że nie będzie lekko, ale jest też ta obietnica Bożego prowadzenia i że to jest Boża misja. Ale też warto popatrzeć na to, co Jeremiasz głosił i to, co ci ludzie w tamtych czasach słyszeli. Jeremiasz głosił coś, co nie było popularne i co byśmy też dzisiaj nazwali, nie było poprawne politycznie. Ponieważ w czasach... Ani nie mentorskie. Jak najbardziej, ponieważ kiedy było oblężenie miasta, to Jeremiasz nie namawiał do tego, żeby chwycić za broń i rzucić się na Babilończyków, ale wręcz przeciwnie, namawiał do tego, żeby się poddali, żeby wyszli i że wtedy ocalą swoje życie i wtedy będą bezpieczni. To... W takim razie, z takiego ludzkiego punktu widzenia, patrząc na to, no to powiedzielibyśmy, że był on zdrajcą, że był, być może był podstawiony właśnie przez tego króla babilońskiego po to, żeby osłabić morale tego narodu. I ludzie czuli się oburzeni, że on w taki sposób do nich mówi, dlatego uważali, że tak jak właśnie ci książęta, to jest ten, który pozbawia otuchy wojowników i przecież wcale mu nie chodzi o ocalenie tego ludu, lecz o jego klęskę. Dlatego go tam zamknęli w tej studni. Ale pomyślcie teraz, przecież Jeremiasz cały czas im tłumaczył, cały czas im to wszystko powtarzał, a mimo wszystko ci ludzie, oni byli na to głusi. Oni do nich to nie docierało, że stoją już na przegranej sytuacji, że to Bóg postanowił, że Babilończycy mają to miasto zburzyć i mają do niego wejść i że żadna obrona nic po prostu nie da. Oni nadal po prostu uważali, że to Jeremiasz jest sprawcą tego nieszczęścia. To jest też niewyobrażalne, w jaki sposób ludzie mogą być zaślepieni, tak jakbyśmy to powiedzieli, na pewne rzeczy, które już były im dawno wcześniej mówione. A dlaczego Sedekiasz i naród, widząc swoją militarną słabość, widząc potęgę Babilończyków, dlaczego byli gotowi w ogóle walczyć? Czy było
to zupełnie nierozsądne, czy mieli jakiś plan B? Uważali, że nie ma sensu walczyć, ale mieli jakiś plan B, poddać się pod Egipt. I Bóg mówił, żeby poszli do Babilonu, poddali się Babilonowi z pewnych względów, między innymi też do Babilonu, bo Babilon też w przyszłości upadł. Zanim ten Babilon upadnie, on musi poselstwo usłyszeć. Oni nie, dobrowolnie nie chcieli, no to poszli do niewoli i tam mieli głosić. A oni szukali innego rozwiązania. I Sedekiasz, wbrew radom Bożym przekazywanym przez Jeremiasza, próbuje związać się z Egiptem. Chociaż Jeremiasz przestrzega przed. Historia też ma pełno takich momentów, gdzie mimo wbrew logice i kalkulacji sił, tak, naród stawał do obrony. Szczególnie izraelski naród. Polski. Tak, i walczył. Walczyliśmy z najeźdźcami, z okupantami. Do dzisiaj są pytania, czy było warto, czy należało tego, ale widzimy, że tak, że ta chęć walki, tego utrzymania niezależności, niepodległości jest większa i Izraelici mieli czego bronić, mieli świątynię, mieli swojego króla, tak, mieli niezależność. No, tak jak kiedyś mi się wydawało, że jak Arka pójdzie na przodzie wojska, to na pewno nie przegramy. No i mieli tutaj doświadczenia, że jednak nie jest to gwarantem sukcesu, bo i Arka trafiała do Filistynów, a tutaj świątynia nie była gwarantem tego, że Babilończycy nie zdobędą miasta. Tym bardziej, że zdobyli je już kilka lat wcześniej. I taka ślepa wiara w to, że uda nam się. Tym bardziej, że mieli wielu proroków innych. To nie tylko był jeden Jeremiasz prorok, tylko pojawiają się inni prorocy, którzy mówią, to Jeremiasz jest fałszywym prorokiem, a my tutaj mówimy, my wygramy. Działali również prorocy w Babilonii, którzy mówili, już zaraz będziemy wracać z powrotem do Izraela, do Judy, do Jerozolimy. Zatem to jest wielka sztuka, jeszcze wrócimy do tego tematu, prawda, rozpoznawania proroków. No ale wreszcie dochodzimy do tego finalnego momentu. Jeszcze uwaga. Znaczy, to my chciałem podkreślić, że byli rzeczywiście inni prorocy, którzy bardzo wyraźnie powiedzieli. Mojżesz, największy prorok Starego Testamentu, no powiedział, jeżeli będziecie tak postępować, będzie błogosławieństwo. A jeżeli tam 28 rozdział 5 Księgi Mojżesza, czy Powtórzonego Prawa, tam cały rozdział byśmy musieli czytać. I tam jest powiedziane, jeżeli tak będziecie postępować, to błogosławieństwo będzie. A jeżeli nie, to rozproszę was pomiędzy wszystkie narody. Niestety to się spełnia do dnia dzisiejszego nawet, możemy powiedzieć. Czyli poselstwo Boże niejednokrotnie było jasne i wyraźne. A mimo tego jasnego poselstwa, tak jakoby tego nie słyszeli, nie docierało to do nich. I wreszcie nadchodzi rok 588 i zaczyna się oblężenie Jerozolimy. Trwało ono ponad 2 lata. Bardzo wyniszczyło miasto. Ludzie umierali z głodu. Aż w końcu Babilończycy wdzierają się do miasta. Jest to rok 586. I niszczą miasto, niszczą świątynię. Te wydarzenia również zostały opisane w księdze Jeremiasza. Zobaczmy, jak Biblia sprawozdaje te wydarzenia, kiedy Jerozolima została zdobyta. Przeczytajmy najpierw z 39 rozdziału wiersze 1 i 3. Władysławie. I był tam, gdy zdobyto Jeruzalem w 9 roku Sedekiasza Królewskiego, w 10 miesiącu przybył Nebukadnezar, król babiloński, z całym swoim wojskiem pod Jeruzalem i oblegli je. A wszyscy dowódcy króla babilońskiego wtargnęli i usadowili się w bramie środkowej. Nergal Sar Eser, książym Sir Magir, dowódca wojsk liniowych, Nebuchazban, przełożone nad eunuchami i wszyscy inni dowódcy króla babilońskiego. Jak widzimy, jest natarcie, przebierają się przez mury i nagle pojawiają się te imiona. I właśnie na te imiona chciałem zwrócić uwagę. Pamiętam już kiedyś, czytając księgę Jeremiasza, nagle pomyślałem sobie, o,
już gdzieś w telewizji słyszałem o Nergalu. Słyszeliście w telewizji o Nergalu? Pojawia się czasami w różnych tabloidach znany ze swoich kontrowersyjnych wystąpień. I... Tak, muzyk, tak. Heavy metalowiec, który przybrał imię Nergal. Bardzo ciekawa zbieżność. Ja jestem może daleki od teorii spiskowych, natomiast widzę tutaj coś, co tak bardzo, bardzo mnie uderza. Mamy tutaj historię, kiedy Babilończycy najeżdżają i zdobywają Jerozolimę, a dowódcą jest Nergal. Człowiek, który gra muzykę heavy metalową, tak naprawdę mówi, że nie wierzy ani w Boga, ani w diabła. To jest dla niego taka zabawa. Robi sobie zdjęcia z księżmi i rozmawia. Wydaje się być bardzo pozytywnym człowiekiem. Przybiera imię Nergal. Dowódca tych, którzy zdobywają Jerozolimę. Zdaje się to dla was jakieś... ma znaczenie, czy tak sobie coś może jednak obzdurałem? No ja się z tym nie spotkałem, bo heavy metalu nie słucham. To niewiele, Władysławie, straciłeś. No tak. Przeczytajmy kolejne fragmenty od 4 do 8. A gdy to zobaczył Sedekiasz, król judzki, i wszyscy wojownicy uciekli i wyszli w nocy z miasta drogą ku ogrodowi królewskiemu, bramą między dwoma murami, i szli w kierunku doliny nadjordańskiej. Lecz wojsko Chaldejczyków pędziło za nimi i doścignęło Sedekiasza na stepach Jerycha. Wtedy pojmali go i przyprowadzili do Nebukadnezara, króla babilońskiego, do Rybli w ziemi Hamat, a ten wydał nań wyrok. Król babiloński kazał stracić w Rybli synów Sedekiasza na jego oczach. Także wszystkich dostojników Judy kazał stracić król babiloński. Sedekiaszowi kazał wyłupić oczy, a jego zakuć w kajdany i zaprowadzić do Babilonu. Pałac królewski i domy ludu Chaldejczycy spalili, a mury Jeruzalemu zburzyli. No i kto miał rację? Jeremiasz miał rację? I co mógł teraz stanąć i powiedzieć, a nie mówiłem? Mówił. Mówił. Czy prorok ma satysfakcję w takim momencie? No chyba to z pewnym bólem przyjmuje. Ostrzegałem, mówiłem, nie słuchali tego, co Bóg chciał im przekazać. No i taki los ich spotkał. Czy akurat nie takich los ich musiał dosłownie spotkać, czy Babilończycy też nie byli okrutni i tak dalej, ale w każdym razie ten los zapowiedziany ich dotknął. Zobaczmy, co dzieje się z prorokiem, który wokół cyklonu nagle się znajduje. Czy Pan Bóg potrafi zatroszczyć się o jednego człowieka, swojego człowieka? Przejdźmy do 40 rozdziału i tam wiersze od 2 do 4. Gdy naczelnik straży przybocznej odebrał Jeremiasza, rzekł do niego: Pan, twój Bóg zapowiedział nieszczęście temu miejscu. I co Pan zapowiedział, to spełnił i uczynił, ponieważ grzeszyliście przeciwko Panu i nie słuchaliście Jego głosu, i dlatego was to spotkało. A oto teraz zdejmuję z twoich rąk pęta. Jeżeli uznasz to za dobre, by pójść za mną do Babilonu, chodź, a ja będę się o ciebie troszczył. Jeżeli jednak wydaje ci się to złe, by pójść ze mną do Babilonu, możesz tego zaniechać. Patrz, cała ziemia stoi przed tobą otworem. Idź tam, dokąd pójść wydaje ci się dobre i słuszne. No i jakiego wyboru powinien dokonać Jeremiasz? W sumie wszystkim mówił, idźcie do Babilonu. A jak wiemy z tej historii, on postanowił jednak zostać w kraju. To było w porządku? Czy to był dobry wybór? To było niezwykłe. Kiedy to czytałam, to uświadomiłam sobie, że Jeremiasz nie myślał egoistycznie. On cały czas po prostu chciał być z ludźmi tam, gdzie była taka największa potrzeba. W Babilonie był już prorok. W Babilonie znajdował się Ezechiel, który miał tam też taką pocieszającą rolę. Natomiast tutaj w Jerozolimie ta garstka pozostała sama. I Jeremiasz był tym, który wśród nich pozostał i który chciał właśnie im pomagać. Nie myślał o tym, żeby wyjeżdżać z kraju, żeby mieć lepsze życie. Czyli nie, emigracja to nie rozwiązanie. Stwierdził, że emigracja nie jest rozwiązaniem, ale właśnie pozostał tam, gdzie był potrzebny, gdzie miał jakąś misję do spełnienia. I chociaż mógł mieć jak najlepsze warunki, bo sam ten nawet człowiek mu powiedział z taką świadomością, że faktycznie to Bóg wszystko zrealizował. Tak? To też jest ciekawe, że akurat
że ten człowiek miał właśnie taką świadomość. Ale Jeremiasz nie skorzystał z tego, nie skorzystał z tej szansy. Postanowił właśnie być jak najbliżej tych ludzi. Chociaż nic dobrego go od tych ludzi nie spotkało. Wydaje nam się, sytuacja jest dramatyczna. Jerozolima zniszczona, naród uprowadzony. No ale z drugiej strony, no, według zapowiedzi, popełniali błędy. No, nawet mało powiedziane, grzeszyli jak się dało. Z premedytacją. Tak, mimo ostrzeżeń. Spotkała ich kara, poszli na wygnanie. No i co teraz? Koniec tej historii? Pan Bóg miał swój plan, miał swój naród, no ale naród niestety okazał się nietrafionym wyborem. Czy jednak Pan Bóg ma jakieś tutaj swoje rozwiązania? Ja może przeczytam jeden z moich ulubionych tekstów, który znajduje się właśnie w Księdze Jeremiasza. Jeremiasz napisał list do wygnańców w Babilonie. Jest to taki niezwykły list, który mówi o takich niezwykłych słowach, jak powinni tam właśnie żyć. Nie lamentować, nie ubolewać, nie planować być może jakiś przewrót czy rewolucję po to, żeby się uwolnić, ale w rozdziale 29 i w wersecie 7 oraz w wersecie 11 wypowiada następujące słowa. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Jest takie przesłanie właśnie, przesłanie pokoju, przesłanie takiego pogodzenia się z losem i zaufania Bogu. I przekazuje dalej słowa, które Bóg skierował. Czyli bez znaczenia, jaka sytuacja polityczna w kraju, po prostu módl się za ten kraj i tyle możesz zrobić. No tak. Nie zrobimy jakiegoś przewrotu, czy też Izraelici też nie mogli zrobić jakiegoś przewrotu, zmienić to, co się wydarzyło, bo po prostu stało się to tak, jak przepowiedział Bóg. A mało tego, modlić się za Babilon? Ten Babilon, który zdobył Jerozolimę? Czy to nie jest jakaś teologiczna niestosowność, modlić się za Babilon? No to na pewno w tym momencie przypominają się słowa Chrystusa, który mówi, żeby się modlić za nieprzyjaciół i za wrogów. To nie jest łatwe, ale jednak to należy czynić. Z historii też wiemy, że król Nebukadnezar, kiedy się nawrócił, tak, po tych wydarzeniach opisanych, kiedy tam na jakiś czas zwariował, ja ze zwierzętami, wiemy, że później się w pełni nawrócił i z historii wiemy, że dokonał reform religijnych w Babilonie. Babilon w tym czasie przeszedł na religię monoteistyczną, kult Marduka został odsunięty i dopiero później wnuk Nebukadnezara został, Baltazar został królem, a Nabonid, aby odbudować ten pogański kult, poświęcił się pracy najwyższego kapłana. Widzimy, że Babilon miał ten moment, kiedy rzeczywiście być może właśnie te modlitwy też zaowocowały nawróceniem w pewnym sensie Babilończyków. Natomiast odnośnie planu Pana Boga, w wersecie 13, 29 rozdziału Księgi Jeremiasza widzimy, że Pan Bóg miał dalszy, miał również plan co do tych Izraelitów i do ich przebudzenia religijnego. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. I Izraelici, którzy wyszli, część co prawda się zasymilowała z Babilonem, ale ta część, która szukała Boga całym sercem, później odpowiedziała na wezwanie proroków, powróciła do Jerozolimy, odbudowała świątynię i w końcu przyszedł Mesjasz. Można też przy okazji podkreślić i to, że mimo tych wszystkich wysiłków, jakie było, że tam i naród był wysłany, tam niektórzy byli wierni, tak, Daniel, młodzieńcy i tak dalej. Babilonu nie udało się uratować. Niektórych udało się, łącznie z Nebukadnezarem. Ale Babilon jako taki, to jest 5 rozdział Księgi Daniela, nie dało się uratować. W całości nie dało się. Tylko można było, tak jak w Księdze Objawienia, w Apokalipsie jest napisane, że upadł Babilon, bo Babilon tamten historyczny jest obrazem Babilonu współczesnego. No i
Możemy ratować niektórych ludzi, którzy tam się, szczerych ludzi, którzy tam się znajdują. No właśnie, ale tego systemu szczerzy, nie uratujemy. Ci szczerzy ludzie czasem przychodzą i mówią, no to jak w takim razie szukać tego Boga? I tak jak w fragmencie, który był już czytany, jeżeli będziemy szukać całym swoim sercem, Pan Bóg mówi, ja się dam odnaleźć. Będziecie wołać, a ja wam odpowiem. Mamy jeszcze jeden fragment, którego nie możemy pominąć. Jeremiasz 29 rozdział, 10 wiersz. Władysławie, poproszę. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Te same słowa zostały wypowiedziane przez Jeremiasza, są zapisane w jeszcze 25 rozdziale, wierszu 11 i 12. 70 lat. Czy to długo, czy krótko? Dlaczego 70 lat? Myślę, że to są co najmniej dwa powody, dla którego było to 70 lat. Po pierwsze, tak jak w czasie wędrówki przez pustynię, jedno pokolenie zdążyło wymrzeć, to pokolenie, które widziało te wszystkie obrzydliwości, które popełniało te wszystkie obrzydliwości i mogła się zmienić nowe pokolenie. A z drugiej strony Biblia w innym nam fragmencie sprawozdaje, że ziemia odpoczęła za zaległe sabaty, za zaległe lata sabatowe. W tamtym czasie Jeremiasz był tym, który nawoływał, tym, który mówił, że idzie zniszczenie, nawróćcie się. Moglibyśmy powiedzieć, że Ellen White, którą uznajemy jako proroka, jest naszym współczesnym Jeremiaszem. Czy zgodzilibyście się z takim... Nagle przeskok z czasów Jeremiasza do naszych współczesnych, ale czy będzie to właściwym określeniem? No, uważam, że tak, dlatego że są cechy nakreślone prawdziwego proroka. Są fałszywi prorocy, ale są też prawdziwi prorocy i mamy wyraźnie powiedziane, po czym, w jaki sposób mamy rozpoznać prawdziwego proroka. No to jest bardzo dobre pytanie, bo w tamtym czasie też mieliśmy Jeremiasza, który mówił, idzie zniszczenie, nie zachęcał do tego, żeby walczyć, więc no, pewne wątpliwości się nasuwały. Jak kiedyś rozróżniano, że Jeremiasz jest prawdziwym prorokiem i jak mamy to dzisiaj zrobić? Sam Jeremiasz o tym mówi w 28 rozdziale, w wersecie 9, że prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się jego słowo. Odpowiedzi na tych proroków właśnie, którzy zwiastowali pokój. Generalnie cechą proroka właśnie było napominać, ostrzegać, tak? Pan Bóg nie posyła proroków generalnie, kiedy jest wszystko w porządku, ale kiedy jego lud ma jakieś problemy, kiedy trzeba go naprostować, kiedy trzeba dać mu jakieś wskazówki. I tutaj widzimy, że proroctwa Ellen White w dużej mierze właśnie odpowiadają na te potrzeby, dają nam, napominają nas, żebyśmy właśnie skierowali się do słowa, żebyśmy więc uważnie je studiowali, żebyśmy żyli zgodnie z tymi zasadami bożymi. Nie ma tutaj żadnej rozbieżności w duchu tego poselstwa, a tym, co dawał Jeremiasz. No przede wszystkim to, co prorok przekazuje, kolejny prorok, musi się zgadzać z tym, co inni prorocy Boży, jest to zapisane w Piśmie Świętym, przepowiadali. Już nawet wspominaliśmy, żeby za dużo nie mówić, Mojżesza, który też to zapowiedział. I jest to zapisane w Piśmie Świętym. Czyli kryterium, po którym możemy rozpoznawać, czy to jest prawdą, czy nie, jest Pismo Święte. Wiemy, że u Boga nie ma rozdwojenia, nie ma jakiegoś chwilowego zaćmienia i nie może sobie przeczyć sam sobie. Duch Chrystusowy, który przemawiał przez proroków. To jest bardzo ciekawe, że kiedy bierzemy Pismo Święte i nieraz otwieramy tak bardzo szybko jedną księgę gdzieś tam w Starym Testamencie, później szukamy czegoś w Nowym, mamy wrażenie, że ta sama inspiracja płynie z tych słów. Ktoś, ta sama osoba stoi za tymi, którzy zapisali jakieś słowa. I również w dzisiejszych czasach nieraz ludzie się zastanawiają, co jest prawdą. Ale kiedy słuchamy Bożego Słowa, kiedy słuchamy nieraz ludzi, którzy głoszą Boże Słowo, to ten cichy głos Ducha Świętego, ten Duch Chrystusowy, on sam nam mówi, poznacie, co jest prawdą i kiedy słyszymy tą prawdę, to ten cichy głos nam potwierdza to w sercu. Więc jedną sprawą są pewne historyczne dowody, wypełniają się proroctwa, pewne
logiczne spostrzeżenia, to wszystko pasuje do siebie, a również jeszcze mamy ten kolejny cichy, subtelny głos, który nas cały czas w życiu jest gotów kierować. Kilka słów podsumowania i takiego osobistego, serdecznego apelu. Nieraz może się wydawać, że to nasze poselstwo, które mamy, jest takie dramatyczne, bo nie jest łatwo, jak Jeremiasz, mówić: słuchajcie, będzie gorzej, idzie zniszczenie, idzie katastrofa. Ale my wiemy na podstawie Pisma Świętego, że żeby zanim było lepiej, będzie gorzej. I nie ma się co czarować i mówić o pokoju i bezpieczeństwie, kiedy wiemy, że będzie gorzej, więc i sami siebie też powinniśmy na to nastawić i przygotować. Tak jak przyszło zniszczenie Jerozolimy, tak samo na ten świat przychodzą kataklizmy, przychodzą nieszczęścia i będzie ich coraz więcej. I nie należy winić ani Pana Boga, tylko to my jako ludzie jesteśmy sprawcami tego wszystkiego, tego całego grzechu i nieszczęścia. Natomiast na szczęście mamy ten potwierdzony głos proroczy, Duch Chrystusowy, który przemawiał przez wieki i mówił: pewnego dnia przyjdzie tego koniec. Pewnego dnia, kiedy Chrystus powróci, będzie koniec tego zniszczenia, nieszczęścia, chorób i śmierci. I dlatego czekamy na ten dzień powrotu Chrystusa, który zakończy to całe nieszczęście. Również być może my czujemy się nieraz jak gdzieś w Babilonii. Pobłądziliśmy, źle wybraliśmy w różnych momentach i w różnych aspektach naszego życia i zastanawiamy się, czy jest dla nas nadzieja. No i właśnie tak jak Jeremiasz kierował te słowa pociechy i ratunku do tych, którzy znaleźli się w Babilonii. Nie martwcie się. Jeszcze chwila, tutaj na tym uchodźstwie, poza swoją ojczyzną, ale przyjdzie czas, że wrócimy do domu. I to jest to pewne prorocze słowo, które zawsze się sprawdza. My nie wiemy, czy to będzie za ile lat, tak jak oni mogli od proroka Jeremiasza usłyszeć, ale wiemy na pewno, że Chrystus powróci. I gdziekolwiek jesteśmy, nawet jeżeli gdzieś tam daleko ze względu na swoje złe decyzje, ale jeżeli całym swoim sercem zwrócimy się do Pana Boga i będziemy wołać i prosić i błagać i chcieć i naprawdę czynić to tak, jakby to była walka o oddech, naszym największym pragnieniem, to Pan Bóg z radością objawia się również w naszym życiu, gdziekolwiek jesteśmy, i spokojnie, z radością możemy oczekiwać tego niezwykłego wydarzenia, jakim jest powtórne przyjście Pana Jezusa. Kończąc nasze studium, chcielibyśmy podziękować Panu Bogu i prosić o błogosławieństwa tak dla nas, jak i dla widzów. I poproszę Ciebie, Karolina. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że obiecałeś nam przyszłość, że dajesz nam nadzieję. Dziękujemy Ci za to, że ostrzegasz nas i pokazujesz nam właściwy kierunek. Proszę Cię, abyśmy mogli słyszeć Twój głos, abyśmy go nie zagłuszali, abyśmy słyszeli tak, jak do nas bezpośrednio mówisz, abyśmy mogli rozumieć i przyjmować Ciebie, kiedy do nas kierujesz słowa ostrzeżenia. Proszę, Panie, także o wszystkich tych, którzy być może nie słyszą Ciebie i jest im trudno do Ciebie powrócić, abyś, Panie, w szczególny sposób ich dotknął, aby oni mogli być razem z Tobą i aby mogli do Ciebie powrócić. Proszę Cię o błogosławieństwo na to studium i dla wszystkich ludzi, którzy mogli też to usłyszeć. Przez imię Pana Jezusa o to proszę. Amen. Amen. Kończąc nasze dzisiejsze studium, dziękujemy za Waszą obecność i już teraz chciałbym zaprosić Was za tydzień. Kolejne studium to zagadnienie przymierza, które już w Starym Testamencie Pan Bóg obiecał, iż zostanie wpisane w nasze serca, i właśnie o tym pisał Jeremiasz i będzie to naszą przyjemnością wspólnie studiować. Bardzo serdecznie zapraszam. Thank you.